Siema widzowie, z tej strony Arci Zombiaczyk, tam z kolejnym odcinku na moim kanale. Na początku chciałbym was widzowie poprosić, aby każdy kto widzi ten odcinek zostawił tutaj łapeczkę w górę, ponieważ chcę sprawdzić ile jesteśmy w stanie wbić łapeczek w górę. Także każdy kto widzi, klika tą łapkę w górę, proszę was o to, zróbcie to, żeby ten film, jak najwyżej się ten film po prostu pozycjonował. Jeśli to zrobicie, będziecie totalnymi kozakami. No i co? Pamiętajcie, z kodem Zombiaczek macie 10% zniżki na produkty Genesis. Link do Genesis oczywiście znajdziecie w opisie. Subskrybujcie mój kanał, dzwoneczkujcie, no i napiszcie coś w komentarzu, a ja was zapraszam do oglądania. Elo! Dobra moi drodzy, więc ja tepam sobie tutaj elegancko do pierwszego zioma i zobaczymy, gdzie mnie ten typeczek tepnie. Znając życie, pewnie będą to nogi. No nogi to nie są, ale jest to jego kuboid. Jest to zapewne żółwik, bo jesteśmy na 84 poziomie tutaj jego kuboida. Więc zobaczymy, czy uda się tego typa tutaj sklepać. Z tego co widzę, ma 550 rankingu. No ja mam prawie 900, więc szkoda było. A, no już kumpel przeszedł. Już przeszedł kumpel, ale chyba kumpel nie zdążył się dobrać. Z tego co mi się wydaje, on opierdzielił tutaj koksa, jego kumpel, ale nie zdążył tego koksa po prostu sobie dobrać. Wydaje mi się, że ten typ nie ma stręża, albo... No tak! Jeden z tych ziomków nie ma po prostu stręża. O Jezu, trzeci tu przyszedł. Ja pierdziele, nie wierzę w to. Trzeciego kumpla zawołał gość. Dobra, weźmy sobie, rzućmy tutaj rzucaka. Zmieńmy sobie set elegancko. No, zgryfujemy im trochę żuwika po prostu. Ale jajco, no nie wierzę w to, że gość zawołał jeszcze dwóch kumpli dodatkowo. No mega słabo. Ach, gdyby ten typek polizał, byłoby zajebiście. Ale niestety nie polizał. No kurde, wam powiem, że to jest sytuacja no bez wyjścia. To jest bez wyjścia, widzowie. Chociaż z tego co widzę, tu gość już jakiś zapierdziela. To ucieka. O to mi chodzi, że już tutaj próbuję uciec. Dobra, rzućmy sobie rzucaka jeszcze jednego i zmieńmy sobie seta, żeby po prostu potem, jak już będę jadł refile, żebym miał seta po prostu tutaj lekko, powiem, naprawionego. Jakby ktoś chciał kordy tej gili, to macie. Możecie im przebijać gili od rana do wieczora, jakby ktoś szukał po prostu jakiejś gili właśnie do przebijania. Wiecie co? Z tego co widzę, tutaj jest zdupczyłem trochę. Jezu, dlaczego rzucaka mogę rzucić dopiero za 18 sekund? Ej, ja rzuciłem rzucaka jakieś 20 O! Wyszedłem do góry. Wyszedłem, widzowie, do góry. Ale zajebiście. Ty, uda mi się uciec, czy co? Nie no, jak tym typom by się udało uciec, to ale jaja by były. Ha! Dobra. Dekę z nich mam total... O nie, idzie tu jakiś cwel. Idzie tu cwel rudy. Dobra, ty. Plan jest taki. Rzucamy te... perły. Perły trzeba rzucać. Tak. Tak. O nie, zdupczyłem. Nie hitnął mnie. Co za kościu. Nie, żeby hita nie dostał tylko. Co ja robię? Dobra, ty. No nie, dostałem hita. Kurde, nie było tutaj wyjścia, widzowie, najgorzej. Miałem... Ach, myślałem, że będzie jakieś wyjście tutaj. Czy coś, wiecie co, jedyna szansa jest taka, żeby tutaj wrzucić perłę tam właśnie do góry. Do tego sandu, nie wiem, czy mnie tam wcyka ta perełka. O, właśnie, o to mi chodziło. Żeby tutaj właśnie wrzucić perełkę. Naprawdę, te typy są, widzowie, tempakami. O nie, kurde, set home'a tu miał. Przepraszam, że się wydarłem jak debil, ale ty miał tu set home'a, no najgorzej, kurde. Już miałem, widzowie, ucieczkę, ale widzicie, że jakiś cwel miał od nich set home'a tutaj ustawionego. No, smutna bójka niestety będzie dedzik. Ale zobaczcie to, typ jeden na jeden, chciałem powiedzieć, że ucieka. No kurde, lipa. No powiem wam tak, było, widzę, blisko, było blisko ucieczki. Ale niestety tutaj ziomeczek od nich, no, miał set homo ustawionego. Gdybym miał jedną perłę, no nie, no, też sobie mi nic nie dało. No, słabo, słabo widzę po prostu. Ale dostaje strefę ten typek. Padał mu bania, może nie ogarnie mu bania, padał. Pa, nie ogarnął, nie ogarnął. Ogarnął, że mu bania padła, ale... zajebiście, zajebiście. Cieszę się, widzę, jak małe dziecko, że tego typa sklepałem. Cieszę się po prostu, jak małe dziecko, że tego typa mi się udało sklepać. No bo... No ten tu se koksa opierdzielił, dobra, ham walony, tutaj ham zwał, czy tak powiem. No nie mają oni tutaj wyjścia żadnego, kurde, i to mnie najbardziej właśnie boli, że typeczki tutaj nie mają wyjścia. Czy tu mają jakąś żywkarkę, czy mi się wydaje? Tak, oni mają żywkarkę, ja... No ale dobra, tu mi się udało uciec. Co tu jest, widzowie, za gilia? No gilia kretynów po prostu, że tak powiem. Nie no, na easy ucieczka, widzowie, no... Kurde, ja tu się jak rak zachowałem, jakiś totalny kaleka. No ale ta gilia jeszcze większymi kalekami jest niż ja. Naprawdę, no i cyk, jeszcze sobie seta naprawimy i tepamy zaraz do kolejnej gildii.
Dobra, moi drodzy, tepam do kolejnego ziomeczka i zobaczymy, gdzie mnie ziomeczek tepnie. Pewnie będą to nogi, no właśnie, chciałem powiedzieć, że będą to nogi, ale to są w ogóle, widzę, jakieś tutaj automatyczne nogi. Ja pierdzielę, co tu się odwala dzisiaj. Tutaj mi jakaś masówka tepnęła. W sensie masówka, no trzech typa, tam tej gili było. Tu mnie ziomeczki tepnęły, widzowie, w nogi. No, rozwalimy im te nogi, bo nie robi się takich nóg tutaj automatycznych. Ach, miałem nadzieję, że kolega tutaj poliże, no bo zaczął sobie elegancko jeść koksika. Teraz spróbuję sobie zmienić jeszcze setup, póki mam koksa. Dobra, zjedzmy sobie koksa i spróbujmy tego zioma sklepać. Najgorsze jest to, że ten jego kolega, który siedzi tam do góry, właśnie się dobrał. No i tak naprawdę mam, widzowie, gigalipę, bo przyjdzie zaraz tamten jego ziomek, który po prostu jest dobrany. No i po prostu się wyrąbię, chyba że temu typowi, no chciałem powiedzieć, że padnie set. Przyszedł już ten typek. Ten zaraz pewnie będzie gdzieś perłował tutaj do góry w ścianę, znając życie. Jak to po prostu jest. No jeszcze już za pereł, ale mi pada bania, o kurde. Pada mi tutaj cały set. No nie wygląda zbyt ciekawy tutaj u mnie sytuacja. Dobra, rzućmy sobie rzucaka. Elegancko, spróbujmy tutaj coś wysadzić. Nie, to jest 70 poziom, więc trochę słabo. Sfokusowałem się na tego Erika, chociaż wiecie co? Sfokusuję się teraz na tego typa. Ten typ zaraz powinien jeść koksa. Chociaż ten też powinien... Dobra, nie, bo mi set pada. O Jezu, nie mogę zmienić seta jeszcze. Dobra, rzucam widzowie rzucaka. I kurde. Zrąbałem widzowie. Giga, zrąbałem, muszę tego typa jakiegoś tutaj sknokać jednego. Musimy się pozbyć, żeby mieć tutaj 1-1. Właśnie nie wiem, który... Ten na incognito też już koksów nie ma, tak samo jak ja. On nie ma koksów, tak samo... O, jak ja, no ale... Chciałem się na niego sfokusować, ale kurczę, widzicie. No ciężko było 2-1, tamten się dobrał. No co mam powiedzieć, widzowie? No było słabo. Było słabo. Tak naprawdę za bardzo nic nie mogłem zrobić, no bo... No mieli nadaną przewagę w koksach, set mi cały czas padał. Nie wiem, czy nawet teraz mi set po prostu nie padł. Bo chyba czegoś po prostu nie zmieniłem. No szkoda, tepamy zaraz do kolejnej gildii. Dobra widzowie, tepam do jakiegoś tutaj ziomka kawior czy coś takiego. I typa 400 rankingo w ogóle. Więc trochę beka. Sprawdziłem sobie, że tutaj w tej jego gildii, to jest gildia Karol, z tego co mi się wydaje, jest trzech typa online, czy ten typ właśnie ciśnie na refilach. On chyba się nie dobrał. O kurde, to chyba będzie widzowie jakaś szybka klepa. No właśnie, to jest jakaś szybka klepa, widzę tutaj z kawiorem. Kawior został wyjaśniony, ale jestem ciekaw, no bo on mnie tutaj depnął gdzieś na górę swojej gildii, gdzie on ma swoich kumpli, no bo no, po 400 rankingu tutaj ziomeczki mają. No i po prostu jestem ciekaw, gdzie jest tutaj reszta jego ziomeczków. O, jest jakiś kumpel, jest jego kumpel, widzowie, ale czy ten jest na koksie? Ach, ten na koksie, przed miałem nadzieję, że przyjdzie kolejny bez koksa tutaj, no bo zostaliby tutaj elegancko po prostu sklepani. No ale ten jest tutaj kolega przy na koksie, nie wiem, co we mnie rzucił perłę czy śnieżkę? Chyba, że będę rzucił śnieżkę, z tego co mi się wydaje. Dobra, zjadam refila czy koksa, bo nie widziałem. Mam śnieżkę. Czy on zjadł refila czy koksa? Wydaje mi się, że on raczej zjadł koksa. Raczej na 100%. Tak, zjadł koksa kumpel. No więc trochę słabo bym powiedział. Czy mam knoka, żeby go odknokać? Mam knoka, żeby go odkopać. No dobra, odknokać. Więc pobawimy się, widzę, tutaj chwilę w berka. Ja się będę widzowie tutaj uciekał. On nie musi chwilę pogonić, no bo ma nade mną te parę sekund przewagi, te jednak regenki. Więc chciałbym to po prostu jakoś, wiecie, ucieczką nadrobić. No dobra, myślę, że tam z 5-6 sekund jakby... Aha, czyli mu się skończył. Dobra, skończył mu się koks, bo widzę, że gościu zjadł refila. To on je? Koks zjadł? Nie, właśnie nie wiem, czy zjadł koksa teraz, czy co zjadł. Ale zobaczcie, jest taki spoceniec, bo patrzcie, tu perełka, tu coś i on jest na koksie. No dobra, ale zobaczcie, chłopak, i to jest spoceniec. Zobacz to, wariacie. Kurde, typek tu perłę za perą rzuca. Nie wiem, on myśli, że... Ja to jakiś, wiecie, no, Stivek jestem, no, za dobry to ja nie jestem, ale... No ale wiecie, aż bez przesady, żeby za mną jakieś tutaj pery rzucać, no bo wiadomo co. A, no tak, kumpel przyszedł już, chyba ten kumpel kawior, kawior przyszedł. Przyszedł kawior, bo kawior ma tu 300 rankingu. Kawior to widzę, jest świrek minecraftowy, 300 rankingu. No kawior, durniu, daj mi zabić kumpla. Daj mi sklepać swojego kumpla, kawior. No zobaczcie, kawior, jaki to jest tryhard z tego kawiora, no. Nie, no kawior tu widzowie najgorszy, tryhard giga. Kawior jest widzowie giga tryhardem. O, udało mi się tu idealnie trafić, właśnie chciałem to zrobić. Ale wiecie co? Nie, to było z drugiej strony. Mam giga fajny pomysł, w sensie... No, dawaj, skoczcie tu do mnie, skoczcie. Dobrze, padł, zginie, on spadnie i zginie. Aj, miałem nadzieję, że ten ziomek...
Ach, wyrąbałem się. No plan był właśnie taki, żeby się zbugować i żeby ten typek po prostu spadł na dół, w sensie, żeby skoczył. Nie wierzę. Jeszcze ziomek napisał do mnie S. Na czacie. Ten kawior, widzieliście to? S. A tu jakiś ziomeczek napisał info Karol. Nie wiem, to chyba jakaś gilda dzieci jest, tak mi się wydaje. No dobra, trudno. Lol. Teraz dostajesz w pytę. Kopa dostajesz na gębę. A, refila zjadł spryciulek. O, spryciulek tutaj refila opierdykał. Nie ma sensu się do końca bić, bo to jest w sumie randomowe. No, te pierwsze hity szczególnie są giga randomowe. Kurde, nie trafiam w ciebie tymi ścieżkami. Ten skrypt nie działa. No, chyba coś ten skrypt nie dodziała, ale wiesz, muszę jeszcze w ciebie trafić, a ty jak taka kurde mucha biegasz. Tak wiesz, no, ty masz mieć snokiem, to dlatego. O! Nie fuck! Mam. Fuck! Nie! Chciałem uciec szybko, tak wiesz, perłą. Nie dałeś rady. Nie wykło, powtórka, rewanż. Zabiję cię, za piątym razem cię zabiję, mówię, uda się, kiedyś musi się udać, bo nie możesz ciągle mnie zabijać. Nie ma szans, rewanż. Dobra, to mogą być te śnieżki. Kupiłeś tego, mleko? Tak. Ile miałeś HP? Wiem. No to kurde, skubańcu. Ale dziwnie tak jest, jak... Dziwnie jest strasznie bez tego. Bez siłki jest strasznie ten. Ta HP tak schodzi, nie? W ogóle nie pada się. No, tak jakoś tak dziwnie ta klepa wygląda, jakoś tak wolno mega. Ja nie wiem, jak te serwery wszystkie, które nie mają Strange'a. Tam kurde, tak wolna klepa trwa, że to jest masakra. Bez kitu. No i zero, nie? No i znowu łomot dostałem, nie? Ale perły. Bez sensu to jest. Może kiedyś zabijesz. Może tak. No ty, jak ty kurde śnieżki, ja biegnę przodu tej śnieżki, napierdalasz. No i w dupę i na siedmiu. Dobra, ty jest głupie jak but. Tak lepa. Nie mam szans z tobą. No gdzie? Pierwsza topka. Teraz mnie trzecia, bo spadłeś. Spadłem, minus 500, no to wiesz.